się. Jestem już tutaj nie po to, żeby zaśpiewać. Ja wiem, straszna szkoda, ale po to, żeby zapowiedzieć kolejną finalistkę. Przepraszam, że tyłem, ale zapowiadam kolejną finalistkę Sopot Festival 2005 z piosenką Every Night, Manda! Dzień dobry, kochani. To jest jeden z najważniejszych występów w moim życiu. Znacie Every Night? Znacie? To do góry! Every Night. Zadedykować mojej mamie i wszystkim mamom i wszystkim kobietom, które chciałyby choć raz pojechać windą do nieba.
Dziękuję, Sobot. Piękny panie, raz zobaczony w technikolorze, piszę do pana ostatni list. Już mi lusterko z tym pana zdjęciem też nie pomoże. Pora mi dzisiaj do ślubu iść. Mój piękny panie, chcę przez niego główną rolę gra w każdym się. Ale dziewczyna przez życie nie może iść całkiem sama. Życie jest życiem, pan przecież wie. Powiozła nas mandaryna i jednocześnie zawiozła nas na koniec finalistów, na koniec przedstawień naszych wszystkich finalistów na tych konkursowych zmagań. Widzieli Państwo już wszystkich sześciu wykonawców. Decydują Państwo o tym, komu przyznać słowika publiczności. Decydują Państwo o tym do jutra, do godziny 19. Zatem czekamy na Państwa SMS-y, ale jeszcze Marta czeka na opinie naszych jurorów. Zacznę od Piotra Meca, patrzy na mnie spod byka, chyba będzie mówił rzeczy ważne, a przynajmniej ostre. Ale powiedz proszę, bo słyniesz z nieszablonowych opinii, to powiedz coś nieszablonowego o mandarynie i o tej kompozycji. Ja mówię o Every Night. Ja chciałem pochwalić mandarynę za wybór bardzo fajnej piosenki 2+1.
Chciałem pochwalić za układ taneczny, który przyznaję, podobał mi się znacznie bardziej niż pajacyki Jean-Michela Jarre'a w Stoczni Gdańskiej. I chciałem powiedzieć, że dotarły do nas jakieś spekulacje, przynajmniej do moich uszu, że dzisiejszy występ miał udowodnić, czy ona potrafi śpiewać, czy nie. Więc mnie wydaje się nieprawdopodobne, że ktoś, kto startuje w konkursie, w którym nagrodą jest bursztynowy słowik i poddaje się pod ocenę pani Ireny Santor, pani Ewy Bem, nie umie śpiewać, prawda? Marto, otrzyj łzy. Zdaje się, że ten występ dzisiaj bardzo dużo cię kosztował. Jeszcze słowo na temat twojego dzisiejszego występu od dyrektora Sopockiego Festiwalu. Panie Adamie, na czym polega fenomen mandaryny? Bo myślę, że o tym możemy spokojnie mówić. Ja myślę, że możemy mówić o jakimś fenomenie generalnie rodziny Wiśniewskich w naszym kraju. Czy to jest fenomen? No jak w jakimś stopniu jest. A chciałem jeszcze dodać, że nie zgodzę się z Piotrem Mecem. Mnie Marta nie przekonała dzisiaj, że potrafi wyjątkowo śpiewać, ale doceniam show, które wydarzyło się na scenie. Piotrze, ciebie chcę jeszcze dopytać o jedną rzecz związaną z doborem standardu, bo tak covery kazał nam tu nazywać Paweł, zatem o piosence 2 plus 1. To odwaga czy możliwości? Co tak naprawdę, jak myślisz, skłoniło Martę do wyboru tego utworu? O, to nam musi powiedzieć Marta, natomiast wybrała bardzo ładną piosenkę, ja się pod tym podpisuję. To bardzo fajny numer zespołu 2 plus 1, powiedziałbym znakomity. Proszę Państwa, powolutku będziemy kończyć nasze tutaj spotkanie jurorów, ale myślę, że nie byłoby na miejscu, gdybym nie zapytała o ostateczny, decydujący głos przewodniczącą jury, ze względu na to, że za moment z jurorami się pożegnamy i udadzą się oczywiście na obrady. Będą Państwo brali udział, myślę, w dosyć mocnej dyskusji. Czy decydujący głos należy do Pani? Myślę, że będziemy tutaj jednomyślni, a jeśli nie całkowicie jednomyślni, to w każdym razie wydaje mi się, że to, co zostanie rzetelnie odrzucone, w tym będziemy jednomyślni. Mam taką nadzieję. Bursztynowy słowik, który wraca po latach, będzie nagrodą absolutnie przyznaną według gustów i smaków osób związanych z muzyką. To nam może Pani zagwarantować. To na pewno. Proszę być o to zupełnie spokojnym, proszę Państwa. Proszę również nigdy nie zapominać o tym, że w gruncie rzeczy to jest festiwal piosenki, radości i fanu. I po prostu bawmy się dobrze. Jednym słowem, bawmy się, róbmy swoje. Dziękuję Pani Ewo za moment. Ja pożegnam się z jury. Ale nie pożegnam się jeszcze z Państwem. Zanim to się stanie, zobaczmy jeszcze szybciutko, jak rozkładają się Państwa typy, czyli SMS-owe głosy. Wszystko jasne. W dalszym ciągu dodaj Virgin na pierwszym miejscu, na drugim Krzysztof Kiliański, na trzecim Ewelina Flint, a potem Andrzej Piaseczny, potem zespół Łzy. Och, pomyliłam. Chyba jednak mandaryna wcześniej przed łzami się uplasowała. To Państwo przyznają tę swoją nagrodę publiczności, czyli słowika publicznego.